Panie marszałku, panie i panowie posłowie, panie ministrze, przynieśliście do Sejmu ustawę pod tytułem: jak sfinansować państwo na zeszyt. Rząd wydał za dużo pieniędzy, wydał więcej pieniędzy niż mógł, prawdopodobnie złamał dyscyplinę finansów publicznych, gwałcąc m.in. regułę wydatkową i wszelkie reguły, które mówią o tym, jak i ile pieniędzy mogą wydać. I dziś oto przynosi glejt, by wyczyścić sobie ręce. No bo jak inaczej tłumaczyć fakt, że taka ustawa trafia do Sejmu 15 listopada, kiedy w gruncie rzeczy wydatki budżetowe zostały już dość mocno określone i nawet to, co wydacie w grudniu, macie już na zobowiązaniach rządowych w Ministerstwie Finansów. Dlaczego tak się dzieje? No, po pierwsze, rząd Prawa i Sprawiedliwości utracił wiarygodność. Utracił wiarygodność rynków międzynarodowych i to, o czym mówimy już od dłuższego czasu, inwestorzy na rynku międzynarodowym nie chcą finansować państwa na zeszyt, w którym wydaje się pieniądze, nie przychodzi się ze sprawozdaniem do Sejmu, nie sprawozdaje się, na co te pieniądze się wydało przed Sejmową Komisją Finansów Publicznych, ale również nie rozlicza się z tych wydatków przed Najwyższą Izbą Kontroli, która nie może ocenić zasadności i gospodarności wydawania pieniędzy. Dokładnie tak działa nasze państwo od 7 lat. W ten sposób wydano już 421,5 miliarda złotych. Rząd pobrał pieniądze z kasy i się po prostu z nich nigdy nie rozliczył. I my w gruncie rzeczy nie wiemy, czy to są pieniądze, które poszły na utrzymanie miejsc pracy w czasach COVID-u, czy na walkę z kryzysem energetycznym, czy część tych pieniędzy trafiła do kieszeni przyjaciół i znajomych prezesa blisko osadzonych w Prawie i Sprawiedliwości, albo co gorsze, trafiła na rachunki Prawa i Sprawiedliwości na najbliższą kampanię wyborczą, bo o tym procederze pompowania pieniędzy na rachunki partii rządzących ostatnio zrobiło się głośno. Po drugie, prezes Glapiński nie chce już drukować w Banku Centralnym pieniędzy, bo wie, że grozi mu za to Trybunał Stanu, więc również i to źródełko wyschło. No i trzecie źródełko, które rząd sobie szykował, czyli nadmiarowe zyski spółek Skarbu Państwa. Tak, szanowni państwo, inflacje wywołały ze spółki Skarbu Państwa, które pompowały zyski, między innymi spółki energetyczne i wydobywcze, które najprawdopodobniej pompowały te zyski, by w formie dywidendy wpłacić te pieniądze do budżetu państwa. Ale otóż obywatele się oburzyli i ten proceder musi być ukrócony, bo w gruncie rzeczy może wywołać w przyszłym roku potworną recesję, bo były to koszty, które firmy i gospodarka nie były w stanie strawić bez efektów ujemnych wynikających z masowych zwolnień ludzi. Dla nas tego typu rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Nie będziemy podpisywać się pod żadną ustawą, jak sfinansować państwo na zeszyt, bo z państwa na zeszyt w Polsce trzeba zrezygnować i przywrócić transparentność finansów publicznych. W związku z czym składam wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.